Żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku, nazywani żołnierzami wyklętymi, walczyli o niepodległość o wiele dłużej niż zakończenie II wojny światowej. Grudziąckie obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych były prawdziwą historią dla mieszkańców Grudziądza. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Witolda Pileckiego przez delegacje miast, szkół, organizacji kombatanckich, grup rekonstrukcji. Następnie sformowana kolumna przemaszerowała ulicą Groblową do skrzyżowania przy ulicy Mickiewicza, gdzie także złożono kwiaty przy pomniku Tadeusza Kałbego. Pochód mieszkańców, przedstawicieli władz, kibiców na czele z grupą rekonstrukcji historycznej Rota ruszył ulicą Mickiewicza w stronę Rynku Głównego, na którym wygłoszone zostały przemowy kończące marsz oraz uroczystość. Złożono kwiaty pod pomnikiem. W fingowanym procesie przez polskich Sowietów odprowadzeni na śmierć. 1953 rok, sfingowany proces, powieszenie generała Emila Fildorfanila. Osoby te, oprócz nich tysiące innych, ratowali kraj przeciwko sowietyzacji narodu polskiego, traktując Sowietów jeszcze gorzej aniżeli hitlerowców. Dlatego serdecznie dziękuję Grupie Rekonstrukcyjnej Rota za organizację uroczystości, za uświetnienie trzeciej edycji Święta Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję młodzieży za liczny udział. Niech pamięć o Pileckim, o Okulickim, Fildorfinilu trwa na wieki. Cześć ich pamięci. Spotkaliśmy się tutaj, żeby oddać hołd i uczcić pamięć tysiącom poległych, pomordowanych i zaginionych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzy, którzy nie mogą zgodzić się z narzuconą Polsce i Polakom władzy i ustroju, w 1944 roku podjęli nierówną walkę ze zbrojną komunistyczną okupacją. Ci żołnierze zostali wyklęty przez polską komunę. Szanowni Państwo, są z nami młodzi rekonstruktorzy Związku Strzeleckiego Strzelec, powołani na tradycję strzelca marszałka Józefa Piłsudskiego, który w 1914 roku jako pierwsza kompania kadrowa Wojska Polskiego przekroczyła granicę rosyjskiego zaboru i to zwalczyć o wolność ojczyzny. Następna grupa rekonstrukcyjna tworzy oddział partyzancki żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jest to młode pokolenie patriotów, którzy będą rządzić i bronić naszej ojczyzny. Nasza historia wiernych wyklętych nie dotyczy dziejów wstydu. Jest to historia polskiej dumy i honoru. W imieniu żołnierzy Armii Krajowej dziękuję Wam, młodzi przyjaciele. Młodzi przyjaciele i wszyscy Państwo, za Waszą patriotyczną postawę, za oświetlenie tej uroczystości. Dziękuję. Przedsięwzięcie związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które dziś zostało zrealizowane, zyska miano nowej tradycji w naszym mieście. Zapraszam po uroczystościach do naszego obozu. Odpowiemy na wszystkie pytania, które nam zadacie. Narodowych Witam Państwa. We wrześniu 1939 roku wojna była na Polsce. Ciemna. Zbyła ciemna. Warszawa.
W uroczystościach wzięła udział grupa rekonstrukcji historycznej ROTA, dzięki której każdy mógł zobaczyć replikę karabinu MG-34, a także poznać sposób jego działania i pochodzenie oraz innych broni. Grupa rekonstrukcji historycznej ROTA, jesteśmy z Grudziądza, mieszkańcami Grudziądza. Odtwarzamy oddział działający na terenie Borów Tucholskich, oddział Armii Krajowej walczący w czasie II wojny światowej. W dniu dzisiejszym, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, postanowiliśmy uczcić pamięć tych ludzi i zaprosić wszystkich na imprezę, którą zorganizowaliśmy. Na ten przemarsz, który odbył się ulicami naszego miasta, zaczęliśmy to w rejonie Placu Stycznia przy pomniku Witolda Pileckiego, poprzez złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kaube i zakończenie uroczystości na rynku przy pomniku Żołnierza Polskiego. Więc to, co tutaj mam, ten karabin, jest to karabin maszynowy MG34 produkcji niemieckiej. Karabin zasilany taśmowo, tutaj mamy 50 sztuk akurat naboi. Naboje podawało się z dwóch takich pojemników. Jednym to jest magazynek zwany tromlem, jest to magazynek na 75 strzałów. Go się po prostu podczepiało w to miejsce, bądź amunicję się podawało ze skrzynki amunicyjnej na 250 sztuk. Szybkostrzelność takiej broni jest to około 400 strzałów na minutę, więc jest ogromna. Taki 75-strzałowy magazynek to był moment, kiedy się go wystrzelało. I tak, po oddaniu około 1000 strzałów należało w takim karabinie wymienić lufę. Po prostu lufa się przegrzewała i karabin stawał się niecelny. Broń taka, jak często pokazują na filmach, że strzelają po prostu w ten sposób, trzymając broń pod ramieniem, to jest bajka, bo żeby strzelać z takiego karabinu, należało go rozstawić na, tutaj jak mamy dwójnogu, po prostu żołnierz kładł się na ziemi bądź na jakiejś zaporze i wtedy w ten sposób rozstawiony karabin zablokowany o ziemię mógł z niego wtedy strzelać. Można było też taki karabin zamontować na trójnogu, to była bardziej statyczna, bardziej statyczna, że tak powiem, podpora. Jest to karabin wzoru 1898, czyli nazwa potoczna, nazwa techniczna, karabin wzór 98. Jest to karabin produkowany wojska niemieckiego za czasów jeszcze I wojny światowej. Różnił się od polskich Mauserów, wiadomo, długością. Jest bardzo charakterystyczny. Posiada zaczep do pasa z tej strony, posiada charakterystyczny celownik oraz specjalnie wyprofilowaną korbę. Karabin przejęty po wojskach niemieckich po I wojnie światowej, w Wojsku Polskim używany w dużej ilości, około kilkuset sztuk nawet. Także jest to karabin, który podczas wojny obronnej 1939 roku był szeroko wykorzystywany. Karabin składa się, jak zresztą tutaj pokazuje, złoża, czyli z kolby oraz nakładki, lufy, okuć, które trzymają poszczególne elementy w całości, celownika z różnymi nastawami, pokazuję, który umożliwił celowanie na różne odległości, oraz z komory zamkowej, która oczywiście jest w tym modelu ruchoma. Niestety nie wygląda to jak prawdziwy karabin z racji tego, że jest to replika. Nie możemy posiadać oryginalnych części broni, które po prostu mogłyby posłużyć do zbudowania takiej broni i w konsekwencji byłoby to zakazane prawnie. Także jest to replika. Do magazynka wchodziło 5 naboi, było ładowane odgórnie poprzez łódkę. Łódkę, które znajdowały się w ładownicach, które mam na sobie. Każda ładownica posiadała miejsce na około 90 naboi. Czyli taki piechur Wojska Polskiego w roku 1939 posiadał przydział amunicji równy 90 nabojom. Mundurowanie, które mam w chwili obecnej na sobie, są to sapetki typu niemieckiego. Spodnie polskie, oficerskie, wzór 36. Bluza niemiecka, tak zwana panterka.
czapka garnizonowa, pas polski, oficerski, wzór 36, kabura do pistoletu WIS. Pistolet jest to broń krótka, pistolet Browning HP-35. Produkcji belgijskiej, wyprodukowany przed wojną. Używany mógł być przez żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy podziemnych, gdyż po zajęciu Belgii przez Niemców pistolety te były produkowane i w taką broń byli wyposażeni żołnierze niemieccy. Było to prawdziwe spotkanie z historią dla mieszkańców Grudziądza. Każdy mógł posilić oczywiście się na koniec żołnierską grochówką.